Dobry wieczór wszystkim. Witam Państwa bardzo serdecznie oczywiście. Witam na moim pierwszym live'ie powakacyjnym, po moim urlopowym. Moim gościem, jak wiecie, jest Karolina Winkowska, więc czekam na nią. Widzę już, gdzie Karolinko dodaje. Ja oczywiście, Madzia też doszła. Widzimy, widzimy, witamy, witamy bardzo serdecznie wszystkich, bardzo gorąco. Cześć Karolinko, jak się czujesz? Cześć, jestem bardzo dobrze, a ty? Ja super się czuję, oczywiście. Muszę zdjąć okulary, bo nie będę nic widziała, co tutaj piszą, więc niestety pani profesor zniknęła na parę sekund. Na godzinkę znikam, bez okularów. Cześć Madzia. No, jest Madzia, jest Ewa, widzę. Cześć wszystkim, że dochodzicie. Poczekamy jeszcze może parę sekundek, zanim przyjdą. Dobrze. Jak ci minął dzień? Bardzo dobrze ogólnie. No, mam mnóstwo pracy, bo pakuję kity do wysyłki i mam mnóstwo tego do zrobienia i jest po prostu... Masakra, powiem ci, że myślałam, że w tym tygodniu wyślę wszystko, a tak naprawdę nie mam jeszcze ani jednego kitu spakowanego, bo mam taką drobnicę, jakieś, nie wiem, policzenie jetów, pocięcie sznureczka, powycinanie, no ostatnio wycinałam 350 tagów, do tego 4000 kółeczek z dziurkacza, wiesz, no to jest takie po prostu, że pracochłonne. W przyszłym tygodniu są warsztaty. Tak. W przyszłym tygodniu są warsztaty, na całe szczęście, także w weekend sobie to wszystko ogarnę, w poniedziałek wyślę i będzie okej. Okay. Cześć wszystkim, widzę, że tutaj dziewczyny to chodzą, poczekamy jeszcze, czy zaczynamy już? No, możemy zaczynać, to będzie, odtworzą sobie najpierw. Tak będą, będzie zapisane, także ten. Także nie będzie problemu, będzie można sobie live'a oczywiście odtworzyć. Więc tak, masz bardzo ładne cytaty, powiem ci szczerze. Cześć Kartelow Scrapbooking, masz bardzo ładne cytaty na swoim Instagramie i zacznę od jednego cytatu, który mnie bardzo zainspirował do zaczęcia. Od właśnie od tego pytania. No, proszę. I tutaj cytuję ciebie. Prezent nie musi być idealny, może być wyjątkowy. I napisałaś to w 2017 roku. Powiedz mi, czy już wtedy wiedziałaś, że będziesz mieć taki swój mały biznes, że będziesz tworzyć rękodzieło? Wiedziałam, że chcę to robić, bo zakładając już media społecznościowe, jakiś czas działałam wcześniej i wiedziałam, już byłam na takim etapie, że wiedziałam, że bez tych mediów społecznościowych się nie obędzie. No i to był mój pierwszy wpis na Instagramie, tak, kiedy już twierdziłam, że tworzę wyjątkowe rzeczy. I dlatego tak, ten cytat, to nie jest mój cytat, ja nie pamiętam, gdzie ja to zobaczyłam, ja ogólnie bardzo dużo cytaty wynoszę w ogóle z książek, z jakichś tam gdzieś coś zobaczę, bardzo kiedyś miałam taką jakąś zajawkę na te cytaty wszystkie i tak mi się nawet na Facebooku gdzieniegdzie czasami przypomni sprzed iluś tam lat jakiś cytat i tak sobie myślę, o patrzcie, nic się jeszcze nie zmieniło, nie? Dalej tak samo myślę. Ale powiedz mi, czy którykolwiek z tych cytatów, które zamieściłaś na IG, jest taki twój? Wszystkie, z wszystkimi się identyfikuję. Nie umieściłabym cytatu, który by się tak jakoś ze mną nie identyfikował, nie? I mówię, no to są różne cytaty dotyczące różnych rzeczy i tak akurat jakiś tam okres był taki, że to mi się podobało, czy tamto, no... I też wiadomo, że no wszystko jest skierowane na temat właśnie biznesu, na temat scrapbookingu, na temat takich właśnie rzeczy w jednym, że tak powiem, tym okręgu. A czy już wtedy zaczęłaś snuć plany na ten biznes, który w sumie powstał, prawda? Tak, tak, powstał. Ja firmę założyłam chyba 17 stycznia 2017 roku bodajże to było.
I wtedy już założyłam firmę i już działałam rok praktycznie, nawet nie rok. Boże, nie pamiętam, jak to było dokładnie z datami. Z datami to ja, widzisz, no przypominałam sobie, ale nie, nie, czekaj, ja w 2018 roku założyłam firmę. Okej. Okay. Nie pamiętam. No to nie pamiętam. Nie, który to był rok, nie. Nie, jakbyś się mnie te zapytała, ile mam lat, to też ci chyba nie powiem dokładnie. Chociaż nie, no ostatnio miałam urodziny, to chyba bym wiedziała, nie? Ale to był jakiś taki okres, że na początku zaczęłam działać. To się w ogóle rozwinęło od tego, że chciałam zrobić coś wyjątkowego dla córki mojej bardzo dobrej kuzynki. Ona kończyła 3 latka i stwierdziłam, że chciałabym zrobić taki prezent od siebie i wtedy zaczęłam przeszukiwać internet. I natrafiłam na dekupaż, to pamiętam, że wtedy to był taki pierwszy prezent, gdzie zrobiłam jej takie serduszko, na którym było jej zdjęcie, to musiałam się nauczyć odbijać zdjęcie na drewnie, bo to było drewniane serduszko, odbite jej zdjęcie, do tego wydrukowałam sobie życzenia i też odbijałam na drewnie życzenia i takie 2 serduszka pod spodem i to były takie, taka zawieszka z jej zdjęciem, z życzeniami, z datą i ze wszystkim i takie coś właśnie jeszcze ozdobione, pamiętam, było wróżkami z serwetek. Tak, z serwetek było ozdobione wróżkami i takie polakierowane wszystko na wstążeczki. To była pierwsza rzecz, jaką wykonałam w ogóle. No i to był dekupaż w sumie, nie? Od tego się zaczęło, nie? Później powstała metryczka dla mojego syna, bo mój syn się urodził i akurat ja zaczęłam działać, jak on się urodził, no to, bo byłam na macierzyńskim, no to wtedy powstała dla niego metryczka, później powstała metryczka dla kogoś jeszcze, tak się rozeszło i zaczęłam robić te metryczki, pamiętam, miałam taki, że na tych serduszkach takie dużo tych metryczek robiłam, nie? No i to było właśnie pod koniec 2016 roku, a w 2017 roku poszłam na pierwsze warsztaty do Karoli Wiczak. Nie wiedziałam, co... Ze scrapbookingiem spotkałam się w ogóle... O czym to były warsztaty? Z czego? To były warsztaty kartkowe, gdzie tło było akwarelowe, do tego były odbijane stemple, napisy i mieliśmy takie kwiaty sztuczne i kompozycje z kwiatów sztucznych i z wykrojników z tych skrapek, nie? I to była właśnie, to były 4 takie kartki na warsztacie i wtedy tak naprawdę poznałam ten scrapbooking. Tak, to naprawdę, ja nic scrapowego wcześniej nie robiłam, poszłam na warsztaty, zakochałam się i później miesiąc w miesiąc byłam na jakimś warsztacie, nie? Wszystko po prostu musiałam poznać, już musiałam wszystko. Czyli masz to we krwi, jednym słowem. Tak, to było coś, czego mi brakowało i co później wypełniło całe po prostu moje życie, nie? Ja powiem tak, jesteś bardzo utalentowaną kobietą, powiedziałabym wszechstronnie. Tworzysz kwiaty z Pałami Rano, tworzysz mix media. No, jak to się stało, że w ogóle zainteresowało cię to rękodzieło? O czym już przed chwileczką rozmawiałyśmy troszeczkę, ale... Tak. No właśnie. Tak, i to było właśnie, pierwsze warsztaty były u Karoli i później, no mam to szczęście, że jest u nas w Koszalinie pracownia, cześć dziewczyny, cześć Agatka, cześć. Jest u nas w Koszalinie pracownia, która organizowała warsztaty i przyjeżdżały tutaj takie osoby, byłam na warsztatach u Liny, byłam na warsztatach u Mariusza, byłam na warsztatach u Karoli, byłam na warsztatach u Agi Baraniak i to ja naprawdę jak przejrzałam swojego Facebooka, to ja tego nie pamiętałam nawet, ale ja w miesiąc po prostu od stycznia, to jest styczeń, luty, marzec, kwiecień, nie wiem do którego momentu ja po prostu cały czas i każdą technikę właśnie i kwiaty, i mix media, i mieszanie tego wszystkiego, i scrapbooking, i albumy, wszystko po prostu byłam na wszystkich warsztatach, bo dla mnie to było nie dość, że tak miałam małe dziecko, nie miałam tak naprawdę za dużo tego czasu, tak żeby sobie usiąść faktycznie te filmy z YouTube'a oglądać, tam po samemu się uczyć i w ogóle wolałam iść, zapłacić i żeby ktoś mi pokazał coś, co ja bym chciała, ja bym chciała wiedzieć, jak on mi pokazał, ja wiedziałam, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie i wtedy było okej, nie? No oczywiście.
I tak zrobiłam i spodobało mi się wszystko i później to, czego się nauczyłam, zaczęłam przekładać na swoje prace, doskonalić to wszystko i łączyć, przede wszystkim łączyć to. A jakbyś miała wybrać jedną tylko rzecz, co byś wybrała? Z technik? Tak. Czy z czego? Z Z techniki. Tak. techniki. Nie wiem. Nie mam chyba takiej jednej. Ja właśnie lubię Lubisz to to wszystko wszystko łączyć. mieszać ze sobą, tak? Czy Tak. lubisz to wszystko mieszać, czy lubisz na przykład też tworzyć w jednej technice, na Nie, przykład. lubię to wszystko mieszać. Zawsze lubiłam bogate kompozycje, takie prace, gdzie tam jest tylko jeden stempelek odbity, jakieś tło akwarelowe, to nie jest mój klimat. Ja lubię na bogato i właśnie jak poznałam i Famiran, i poznałam i Mix Media, i jak wiedziałam, że mogę to wszystko ze sobą połączyć, to już jestem spełniona, nie? Powiedz mi, jak to wygląda u ciebie organizacyjnie? Wiem, że masz swój taki mały biznes, to jest taki twój biznes. I jak to wygląda u ciebie? Czy tworzysz jakieś biznesplany? Biznesplan stworzyłam jeden na początku. To był jedyny biznesplan, jaki stworzyłam. Teraz ogólnie całe planowanie dzieli się, że tak powiem, na jakieś tam okresy, bo mam okres, gdzie siadam po prostu i dzień w dzień zapisuję, co, kiedy mam robić, o której godzinie, jak, podsumowania tygodnia, nie tygodnia, to wszystko robię. A za jakiś czas po prostu, nie wiem, jakoś od tego odchodzę i jakoś to tam sobie leci. Nie mam tak, że zapisuję wszystko. No wiadomo, mam jakiś tam system, którego staram się trzymać, że co 2 tygodnie chciałabym robić live'y u siebie na Facebooku i wypuszczać warsztat. Tego staram się trzymać, no ale wiadomo, zawsze gdzieś coś się przeplecie, że nie zawsze to wyjdzie, ale staram się, że tak powiem, tego trzymać. No bo tak naprawdę wcześniej utrzymywałam się tylko i wyłącznie ze sprzedaży prac, a teraz utrzymuję się tylko i wyłącznie z warsztatów. Także ja już, tak, bardzo rzadko zdarza mi się zrobić projekt na sprzedaż, to już są stali klienci po prostu tam gdzieś, jak mnie poproszą, ale to już. Okej, rozumiem. A kiedy wpadłaś na tworzenie właśnie tych warsztatów online? Jak to się stało, że wpadłaś na taki pomysł? Wiesz co, nie wiem, nie pamiętam, czy ja chyba najpierw zaczęłam robić transmisję na żywo. Nie wiem, nie pamiętam w ogóle tego bodźca, czym to było spowodowane, że ja zrobiłam transmisję, ale chyba wzięłam udział w jakimś kursie, mi się wydaje, bo był okres, gdzie robiłam pracę dla osób i sprzedawałam je, a później chciałam właśnie bardziej postawić na siebie i wiedziałam, że no, trzeba będzie naprawdę dużo siedzieć i dużo czasu poświęcić, żeby się utrzymać z tego, tak faktycznie całą firmę utrzymać, jeszcze na duży ZUS wszedł i w ogóle i miałabym to wszystko utrzymać, no to musiałabym naprawdę mnóstwo czasu poświęcić albo po prostu jechać z zaproszeniami, nie wiem, masowo, że tak powiem, żeby jakieś pieniądze z tego mieć. A warsztaty są tak jakby skalowalne, nie? I bardzo dużo też czytałam, bardzo dużo, że tak powiem, brałam do siebie, gdzie właśnie wszyscy mówili o tym biznesie takim skalowalnym, żeby jakiś dochód pasywny sobie utworzyć czy coś takiego. I wtedy zaczęłam się tym interesować i zaczęłam brać udziały w różnych kursach. I to był jakoś ten sam moment, kiedy ja zaczęłam robić najpierw transmisję u siebie na żywo. Brałam udział w jakimś tam kursach i wtedy wzięłam i zrobiłam pierwszy warsztat. No i jak zobaczyłam, że Poleciało. są ludzie, chcą mnie słuchać, chcą się ode mnie uczyć, to poleciało, tak, to dokładnie. Dobrze, bardzo się cieszę. Ja bardzo często oglądam Twoje Dziękuję. warsztaty online na Facebooku, które tam udzielasz się i po prostu czasem
Raz zrobiłam, powiem ci, jednego kwiatka z planiranu i nie wyszedł mi, później drugi raz i mi nie, proszę, ja wie, rzuciłam to, powiedziałam nie. Ale takie te proste i koniec. Te takie bardziej złożone kwiatki, jak na przykład tworzysz, powiedz mi, czy jak tworzysz takiego kwiatka, to czy bazujesz na takim prawdziwym, czy raczej nie? Tak. W ogóle, jeżeli chodzi o kwiaty, takie już typowo kwiaty, no nie wiem, weźmy na przykład, nie wiem, bratka, róże czy coś, to jeżeli ja chcę stworzyć coś, czego nie było jeszcze, na przykład, bo nie lubię robić na przykład kwiatów zwykłych, to znaczy nie lubię, no wolę stworzyć swojego kwiata, niż stworzyć kwiata z wykrojnika, który jest. Bo dla mnie ten kwiat jest bardziej niepowtarzalny i ta moja praca jest wtedy taka bardziej moja. Dlatego robię szablony dla siebie i też jedna zasada jest, jaka w ogóle przed tworzeniem kwiatka, to ja go sobie włączę w internecie, na Google, oglądam go z każdej strony, sprawdzam jego budowę i w ogóle i na tej podstawie odtwarzam te swoje szablony i to, co robię, nie? Staram się jak najbardziej, żeby był podobny. Żeby był podobny. Dobrze, ja o tych kwiatkach, przyczepię się do tych kwiatków, a myślałaś, żeby na przykład stworzyć taki swoje wykrajniki, na przykład, żeby dziewczyny też mogły tworzyć, bo ja wiem, że Emilia stworzyła swoje wykrajniki i czy myślałaś o tym, żeby stworzyć takie swoje własne? Tak, tylko powiem ci, że wiedza na temat tego, jak już tak wiesz, jak już zrobić to, żeby był ten produkt, w sensie wykrojnik, nie jest tak ogólnie dostępna i nikt mi nie powie palcem, że to trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Nie mogę iść do nikogo na żaden kurs, kto mi pokaże, bo jakby były takie kursy, jakby ktoś mi powiedział, to nie ma problemu, bo ja jestem właśnie taka, że jak ktoś by mi już powiedział, to ja wiem, idę i robię, nie? A tak nie ma takiej wiedzy i tak to tak samo jak z papierami. Ja potrafiłabym stworzyć swoją kolekcję papierów fizycznie w Photoshopie czy coś tam, ale żeby to później wydać, no to już jakoś tak nie mam tej wiedzy, jak to zrobić, bo tam wiadomo, są jakieś zasady, których się trzeba trzymać i w ogóle, no i naprawdę dużo, dużo wiedzy jeszcze mi pod tym względem brakuje i tak naprawdę nie wiem, skąd ją zdobyć. O, tak może powiem. Dobrze. Wiem, że chodziłaś do szkoły plastycznej i że chodziłaś też do szkoły wojskowej. Co przesądziło, że poszłaś w rękodzieło? Czy myślałaś o tym na przykład, żeby iść w stronę na przykład, żeby na przykład zostać policjantką? Tak, miałam zostać policjantką, ale niestety nie zdałam testów psychologicznych, byłam za młoda. Drugie podejście niestety nie doszło do drugiego podejścia. Później poszłam do szkoły wojskowej, tak, byłam w NSR-ach 4 miesiące w Toruniu na szkoleniu, podpisałam kontrakt, ale ten kontrakt też był, to się zawsze tak układało, no ja się śmieję, że to musiało tak być, po prostu musiało tak być. Kontrakt podpisałam, ja mieszkałam w Koszalinie, kontrakt mi dali do Szczecina, bo nie było miejsc w Koszalinie i przez rok byłam na tym kontrakcie, jeździłam na poligony, ale później zrezygnowałam, bo mówię, no ja do pracy nie przeniosę się jeszcze wtedy Nikola była mała, chodziła tutaj do szkoły, mówię, nie przeniosę się z córką, żeby tam pracować, bo ja chciałam być w Koszalinie, chciałam zostać, nie? No i zrezygnowałam z kontraktu. Później, że tak powiem, po szkole plastycznej, tak naprawdę w ostatniej klasie przed maturą zrezygnowałam ze szkoły plastycznej, bo tak też się potoczyło moje życie, że 3 miesiące przed maturą musiałam zrezygnować w ostatniej klasie. Rok później dokończyłam ogólniaka i tak naprawdę ten plastyk zszedł na że ja się śmieję, że zakopałam swoje talenty na 10 lat, nie?
po 10 latach pracy w handlu, w różnych po prostu firmach i wszędzie chciałam właśnie być policjantką i w wojsku i wszystko po prostu. Po 10 latach poszłam do warsztatu i odkopałam swój talent, tak, i zaczęłam tworzyć swoje rzeczy. A nie myślałaś na przykład wcześniej, że to na przykład co, na przykład malować albo iść na Akademię Sztuk Pięknych? Nie myślałaś o tym? No tak, jak byłam w plastyku, to myślałam, tak? Chciałam iść w ogóle na projektować domy, ogólnie mi się marzyło, nie? No ale mówię, tak mi się życie potoczyło, że niestety nie mogłam. Później przez 10 lat też tak się życie układało, że miałam małe dziecko, musiałam pracować, kończyłam szkołę i to po prostu, no, tak wyszła. No, ale teraz, teraz to wszystko, że tak powiem, udzielasz się w tym, czy spełniasz się w tym? Bardzo się spełniam. Teraz miałam możliwość iść do szkoły, poszłam do szkoły na fotografa. W sumie szkołę, którą powinnam zrobić w 2,5 roku, dostać tytuł fotografa zrobiłam w 1,5 roku, poświęciłam naprawdę dużo. Tak, 2 kierunki kończyłam naraz. Mówili mi, że nie dam rady, ale dałam radę. Dałam radę i naprawdę jedyna poszłam na 2 kierunki naraz praktycznie, no bo w sumie tam jest fotograf rok czasu i technik fotografa jest 1,5 roku. I dopiero po tym można się zdawać egzaminy państwowe i wtedy ma się tytuł fotografa. A ja po 1,5 roku właśnie fotografa poszłam jeszcze, nie, tak, no jakoś tak, fotografa, poszłam na tego fototechnika i dałam radę. I jeszcze namówiłam 4 dziewczyny, no to w sumie dwie skończyłyśmy szkołę, która miała trwać 2,5 roku w 1,5 roku. I zdałyśmy wszystkie egzaminy, nie? Gratulacje. A powiedz mi, czy fotografia też cię kręci? Tak, kręci mnie bardzo. Fotografia zawsze mnie kręciła, nie? W ogóle miałam zawsze taki... Ja wiedziałam, że ja potrafię robić zdjęcia i miałam ten zmysł taki... Ja w ogóle nawet w pracach wcześniej, jak byłam gdzieś tam jakimś... designerem w jakimś sklepie sportowym czy coś, to też miałam do tego dryg. W plastyku też bardzo lubiłam fotografię i w ogóle dlatego tak mi mam też taką trochę łatwość w tej kompozycji i układaniu tego wszystkiego, to się wszystko przekłada, te wszystkie umiejętności nabierane, że tak powiem, przez te wszystkie lata się przekładają teraz na to wszystko. I zdjęcia mnie zawsze kręciły i zawsze lubiłam robić zdjęcia i zawsze dobrze robiłam zdjęcia innym, dobrze wyglądali na tych zdjęciach. Ja okay. jeszcze nie byłam fotografem. A jak na przykład robisz zdjęcia, czy wolisz robić zdjęcia na przykład martwym rzeczom, że tak powiem, czy ludziom? Powiem tak, ja fotografem pracującym z ludźmi nie będę, bo przez ten czas w szkole dużo się nauczyłam, dużo pokazali i ja się nie nadaję na przykład iść i na weselu robić zdjęć, nie. Na pewno będę chciała tą moją fotografię przełożyć, że tak powiem, i udostępnić wiedzę innym. No fajnie formie, tak, w formie jakichś kursów, czegoś tak, to na pewno w tą stronę będę wykorzystywać fotografię. Tak. Bardzo ładne zdjęcia, ale też muszę ci to odciąć w ogóle. Dziękuję. Właśnie tak. Zdjęć teraz nawiążę, ponieważ mało zdjęć pokazujesz na Instagramie. Tak, mało zdjęć pokazuję na Instagramie, bo tak, moje, że tak powiem, docelowa grupa odbiorców jest na Facebooku i na tym się skupiam. Tam prowadzę warsztaty, tam prowadzę kursy, i tam się najbardziej skupiłam, a nie ukrywam, na Instagramie skupiłam się tylko i wyłącznie najbardziej na relacjach, bo tutaj też mam odbiorców i dlatego robię te relacje i pokazuję to wszystko i to zajmuje mnóstwo czasu i jakoś
nie wiem, zapominam o tym, strasznie dużo czasu mi zajmuje, nie wiem, dodanie tego opisu, wyszukanie tych hashtagów, podpisanie tego i jakoś to tak, jak mam gdzieś chwilę, mi się przypomni, no to wtedy wrzucam to zdjęcie, ale mówię, no jest, jeżeli chodzi o Instagram, to jestem nastawiona bardziej na relacje. Tak sobie, bo wiem, że trzeba mieć ogólnie media społecznościowe i tu, tak, ale mówię, no tu trochę tego, tu trochę tego i tak, tak będzie się jakoś kręciło. Ale postarasz się częściej. Tak, postaram się częściej, na pewno, no, organizacyjnie trzeba to na pewno bardzo sobie zorganizować, a no, nie ukryję tego, że u mnie nie ma wszystkiego jak w zegarku, ja nie jestem taką osobą, że po prostu chodzę jak w zegarku i wszystko mam zaplanowane i pięknie i w ogóle nie. Ojejka. No ale jakoś to musisz sobie zaplanować to wszystko, ponieważ i masz dziecko, i jeszcze warsztaty, i jeszcze relacje, plus jeszcze Facebook. No tak, dlatego mówię, dlatego ja mam swoje priorytety, których się trzymam i które wiem, że muszę zrobić, nie? A jak mi się gdzieś uda coś dodatkowo zrobić, no to nie robię, nie? Powiedz mi, gdzie widzisz siebie za 5 lat? O, nie wiem. Nie wiem, no na pewno będę robiła to, co robię i na pewno będę chciała dalej robić warsztaty i mówię, bardziej chciałabym rozwinąć też tą kwestię fotograficzną i tworzyć właśnie też kursy fotograficzne typu jak robić zdjęcia, jak układać kompozycje, co to jest w ogóle kompozycja, o kolorach, jak dobierać te kolory w pracach i to wszystko będę chciała jakoś tak połączyć. I mam nadzieję, że dalej będę miała tak cudownych ludzi i będą chcieli mnie oglądać i słuchać. No to bardzo chętnie oglądasz zawsze. Także ja tutaj liczę na moją publikę, tutaj liczę. Dobrze, powiedz mi taką jedną rzecz. Właśnie jeszcze o fotografii chciałam zapytać. Czy planujesz otworzyć jeszcze jedno konto o fotografii, czy nie bardzo? No właśnie, powiem ci, zastanawiałam się nad tym, nie? Zastanawiałam się nad tym, to jeszcze jest w mojej głowie nieprzemyślane, bo tak naprawdę są niektóre zdjęcia, które robię, zdjęcia faktycznie, gdzieś tam jakiś plener czy coś, gdzieś tam z synem i tak się zastanawiałam, czy to mieszać, czy to nie mieszać, ale mówię, jeszcze nie mam. Mam już ogólnie drugie konto na Instagramie, bo ja też bardzo jestem zła na siebie, że założyłam konto Artstory KB, że skrót mam tylko KB i nie mam tego Karolina Binkowska. Jestem zła na siebie, że nie mam imienia i nazwiska w nazwie konta i założyłam takie konto już, gdzie mam imię i nazwisko, tam nawet parę zdjęć wrzuciłam właśnie chyba, bo jak byłam na kursie fotograficznym i zastanawiałam się, czy tego nie rozgraniczyć, ale jak ja to rozgraniczę, to nie wiem, czy ja będę w stanie na razie w tym momencie teraz to tak pogodzić, tu coś innego, na Facebooku coś innego i tak jeszcze mi to tak do końca nie pasuje, żeby to rozgraniczyć. Okej. Okay. No dobrze. To z mojej strony właściwie to wszystko. I teraz pytania od dziewczyn. Chciałabym teraz ten czas poświęcić na pytania od naszych uczestników. Nie wiem, czy są jacyś mężczyźni. Ale jeżeli dziewczyny macie jakiekolwiek pytania do Karolinki, to jest ten moment, kiedy możecie zadawać pytania. Więc nie wstydźcie się. Widzę, że jest was tutaj dużo, mamy dużo czasu jeszcze na pogaduchy, więc piszcie. O, chyba nikt nie chce. No jak to, nie wstydźcie się. Pytałaś o wiele rzeczy, wiesz, no. No wiem właśnie. Pytałam bardziej tak ogólnie o całokształt, więc może dziewczyny mają jakieś takie pytania dodatkowe, więc jeżeli macie, to jest ten moment, w którym możecie pytać.
Cześć w ogóle wszystkim, którzy dochodzą teraz, także... Ja właśnie nawet nie widzę, kto tutaj jest, nie? No, zaraz cię muszę... Macie na początku... Jest... Donka jest... Donka... Beatka... Cześć, czy warsztaty stacjonarne planujesz? Czy warsztaty stacjonarne planuję? Tak szczerze na razie chyba nie. Ze względu na to, co się dzieje, to po pierwsze... Myślałam ogólnie, żeby gdzieś właśnie na jakimś zlocie czy coś pierwszy raz, że tak powiem, zrobić warsztaty, ale to też jest tak, że ja nie byłam jeszcze nigdy na żadnym zlocie. Jakbym jechała na zlot, to nie wiem, czy bym chciała prowadzić warsztaty, bo wtedy dużo czasu bym, że tak powiem, miała... No, nie mogłabym zobaczyć tego, co tam się dzieje. Nie mogłabym... zobaczyć się z tyloma ludźmi, iloma bym chciała. Miałam tylko grupę warsztatową i tutaj musiałabym poświęcić ten czas. A nie ukrywam, że no, jadąc na zlot, moim zdaniem, ja też nie wiem, czy ja bym się zapisała na jakieś warsztaty w ogóle, idąc na zlot. I wolałabym przeznaczyć, żeby tu podejść, to zobaczyć, z tym pogadać i w ogóle. No bo mi się wydaje, że jakbym tam pojechała, to że tak mało czasu jest na wszystko. Także na razie ogólnie nie planuję, no ale to też nam sytuacja nie pozwala raczej na to. Tak, no bo jaka sytuacja jest, tak każdy wie, prawda? Pytanie tak. Mam, cudownie było pani, posłucha, pani, o kurczę. Nie, żadnych pań. Właśnie. Ale dziękujemy za miłe słowa, prawda Karolinka? Tak, dziękujemy bardzo za miłe słowa. Ja ostatnio właśnie też Bogutki słuchałam, też pierwszy raz na live'a chyba do Bogutki trafiłam i też bardzo fajnie mówiła, też odpowiadała fajnie na pytania. No wiem, Bogutka ma bardzo fajny głos. Ja jej to napisałam w prywatnej wiadomości, że ma totalnie dla mnie radiowy głos. Prawda? Co myślisz? Tak, dokładnie. Dokładnie, nie, bardzo mi się, bo ja tutaj siedziałam i coś robiłam, aha, chyba jakieś coś robiłam do swojego warsztatu i tak akurat miałam, telefon leżał i słuchałam i bardzo przyjemnie mi się słuchało. No to jest. A teraz to w ogóle same ściskania by były, to cudownych ludzi tyle poznałam. Tak, no właśnie i ja bym się bała, że nie wystarczy mi czasu, żeby tych wszystkich wyściskać po prostu i się zobaczyć. Ja bym też chciała. Tak, ja jestem daleko od was wszystkich, a wy możecie się spotykać. No, musisz, wiesz, planować, że tak powiem. Tylko ciekawe, kiedy to wszystko ruszy, kiedy w ogóle ktoś gdzieś tam się... No, ale fajnie by było, nie? No już mi też dziewczyny mówiły, że żebym zrobiła warsztaty stacjonarne. Ja to się w ogóle obawiałam, bo mówię, Boże, żeby zrobić warsztaty stacjonarne, bo tak online to jest... Fajnie, bo mi przychodzą materiały, ja wszystko sobie popakuję, dziewczyny mają swoje gilotyny, mają swoje nożyczki, mają swoje, nie wiem, jakieś tam elementy i sobie siadamy i tworzymy, a tutaj taka jest, nie wiem, przerażona jestem, bo mówię, Boże, jak ja mam kurty, tylko naprawdę nie wiem, no teraz to już może z 5 par nożyczek, ale 2 gilotyny, nie wiem, 2 linijki czy coś, nie wiem, ja mam takie wyobrażenie, że to by było za mało w ogóle, żeby zrobić takie warsztaty, nie? No to już miałam też na warsztatach, się dziewczyny śmiały, nie, my przyniesiemy wszystko, rób warsztaty stacjonarne. A myślałaś o tym wcześniej, zanim ten cały, no wiadomo, się zaczęło? Tak, myślałam o tym i właśnie tak myślałam właśnie, żeby gdzieś się zgłosić, może właśnie na jakimś właśnie tym zlocie czy coś, ale mówię, no wyszło jak wyszło, widocznie tak musiało być, nie? Ania tutaj się pyta, czekaj, no, rozumiem, że kogoś, czekaj, moment, uciekło mi, właśnie, a jak wykorzystujesz pracę, które robisz dla Disney, skoro też nie sprzedajesz już za bardzo projektów, bo rozumiem, że kogoś zarowywujesz. Ale tak, albo obdarowywuję, albo się zdarzy ktoś, że faktycznie ktoś napisze do mnie, że potrzebuje jakąś pracę na już, no to wtedy wysyłam zdjęcia tego, co mam, a tak naprawdę mam w domu dużo prac, no i też czasami zdarzy się, że ktoś do mnie napisze, że potrzebują na jakieś licytacje czy coś, no to wtedy oddaję, nie?
A ja mam takie pytanie, tak od siebie, bo tak myślałam, czy kiedyś robiłaś w ogóle zaproszenia? To jest Tatiana. Kursowo. Tak. Okay. Robiłam zaproszenia, no. Mhm. Robiłam zaproszenia, tak, i były różne. Bardzo dużo boksów kiedyś robiłam też, miałam bardzo dużo zamówień na boksy. Wcześniej właśnie miałam mniej albumów, jakoś tak nie mogłam się zebrać do tych albumów, a teraz jak już weszłam w te albumy, to tak mi się spodobało, że mi się bardzo spodobało. Moje albumy są genialne, ta walizeczka po prostu wow! Wymiata, no dla mnie walizeczka wymiata. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. No właśnie zawsze staram się zrobić coś takiego, żeby to było trochę inne. Jeszcze trochę jedna inne. Rzecz, która mnie zauroczyła u ciebie, muszę ci powiedzieć, to był żółwik na pasie słudawcy. Tak, i wiesz co, i właśnie ostatnio przeglądałam, bo mam film nagrany, jak robię tego żółwia, ja go kiedyś obiecałam wrzucić, ale ja o nim zapomniałam, bo to jest jedyny film, który nagrywałam telefonem i ostatnio jak robiłam porządek w zdjęciach, wyrzucałam tam mnóstwo zdjęć, to trafiłam na te filmy i mówię, Boże, muszę, bo najgorzej jest, że to trzeba wziąć telefon, zgrać na komputer, później w komputerze przerobić, bo tam jest chyba z 5 filmów naraz, bo bardzo długo go robiłam ogólnie i tam chyba 5 filmów muszę razem połączyć, przerobić to i wtedy udostępnić, ale tak, mam film na tego żółwia. Muszę to przejrzeć. A to na YouTube już wrzuciłaś? Jeszcze nie, muszę to właśnie zrobić. Muszę to zgrać i wszystko obrobić i wrzucić, ale wrzucę, tak, wrzucę. Okay, czekam na... Bo też mi dziewczyny pisały, żeby zrobić z niego warsztat, jak tylko go widziały, ale chyba bym się, nie wiem, za dużo tam jest po prostu, żeby zrobić z tego warsztat, chyba wolę grać filmik, jak ktoś tam dla siebie coś weźmie, to weźmie, nie? Ale tak, ten żółw też mi się podobał, też fajnie wyszedł, nie? Ania się pyta, a skąd czerpiesz inspiracje do warsztatów? Z życia, z dookoła, ze wszystkiego po prostu jakoś tak... No przychodzi mi, nie wiem, o kolekcji papierów, zawsze jak gdzieś tam są jakieś tam kolekcje, to ja już gdzieś tam coś sobie kombinuję w głowie, ale to z reguły w głowie się u mnie rodzi, nie? Tak, u mnie w głowie się to rodzi, że tak powiem. Jedyny warsztat to był aparat, to wiem, że aparaty już powstawały, były takie aparaty robione, ale też, bo o ten warsztat zostałam poproszona, żeby go zrobić w ogóle, ale stwierdziłam, że no to, bo ja do tej pory widziałam same czarne aparaty i wszystko to było takie kanciaste i obiektyw na środku, takie aparaty widziałam i też chciałam, żeby to było takie moje, więc aparat powstał w jasnej wersji z moim, że tak powiem, z moją przeróbką tego wszystkiego i to był taki, no mówię, no do każdego projektu właśnie ja muszę mieć, nawet jak gdzieś coś jest, to ja nie chcę, nie chciałam, w ogóle nie jestem z tych, co powtarzają projekty i nawet jak gdzieś coś zobaczę, to może coś gdzieś wykorzystam kawałek u siebie, ale zawsze staram się, no mówię, o aparat zostałam dosłownie poproszona, żeby zrobić taki warsztat, nie? Kodonka, tak miałam wcześniej powiedzieć, piję wodę z cytryną, bo no, się śmiałam sama do siebie, mówię, kurde, dekodonka na pewno o to zapyta, szukałam po szafkach, ale tak śmiałam, mówię, żadnego wajna nie mam, nie? No dokładnie. Ja mam nadzieję, ja miałam jechać do Polski, powiem ci szczerze, do Wrocławia, ale po prostu bilety były takie drogie, że ja mówię, nie ma takiej opcji. I ja modlę się, że w przyszłym roku będzie jakiś zlot, bo po prostu ja muszę jechać. No ja właśnie mi brakuje tutaj, to właśnie na Pomorzu u nas brakuje takich zlotów, ale już kiedyś właśnie Agatkę z Agaterii, bo rozmawialiśmy gdzieś tam na Unii na live o zlotach, to wiem, że chyba w głowie Agatki gdzieś tam się coś snuje, że może coś na Pomorzu zrobią, także liczę na to bardzo. Liczę na to bardzo, tak. Ja to za tydzień na weekend, no wiem właśnie.
jestem tu dla was, to powinno być twoje motto. Dziękuję, Batka. No tak, tak, dokładnie. Zawsze to powtarzam, bo to, co wiem, to ja wiem, tą wiedzę mam, ale dla mnie najważniejsza jest zawsze przekazanie wiedzy innym, tak żeby to wzięli do siebie i zawsze powtarzam, że ja jestem tutaj dla nich. U mnie na warsztatach właśnie też zawsze mówię, bo też nigdy nie wiadomo, ile nasze warsztaty będą trwały. Się dziewczyny śmieją, że ode mnie z warsztatów nie wyjdzie nikt ze stworzonym projektem, że tak powiem. No, dobrze powiedziałam? Tak. No, dopóki nie stworzy projektu, to nie wyjdzie z warsztatów. O, tak. O kurczę, o Jezu, to ja bym chyba nie, ja bym nie weszła. Wyszła byś, wyszła. No może kiedyś spróbować, nie? Ja mieszkam pod ruską granicą i tu jest jeszcze gorzej. Brak zlotu, warsztatów, sklepów. To już rzeczywiście, nie? To już rzeczywiście. No, ale u nas są, a ja tak naprawdę jeszcze nie byłam, ale tak mi się marzy jechać właśnie na jakiś zlot, ale właśnie, no mówię, no teraz już taki, że mam ten nacisk od innych, że a zrób warsztaty, ale z drugiej strony mam w głowie, że kurde, no jak zrobię warsztaty, to już będzie mniej czasu, żeby zobaczyć w ogóle to wszystko, nie? A kto z was wybiera się do Wrocławia na zlot? Karolina, podziwiam talent. Dziękuję. Miałam się wybrać ja, ale no wyjdzie, że się nie wybiorę, no. Wyjdzie, że się nie wybiorę, bo tam też widziałam, że dużo, dużo firm rezygnuje w ogóle, żeby jechać na ten zlot. I tak się w ogóle zastanawiam, kto będzie i jak to będzie wyglądało, nie? No ja też jestem właśnie ciekawa, kto będzie na zlocie. Powiem, że Agatka będzie na pewno i Joasia Ryba. Agatka, jaka Agatka? Agata Holdenmeier. Kurczę, mam nadzieję, że dobrze powiedziała. Bo one są z Wrocławia. No. To fajnie. No dobra, dziewczyny, zadawajcie pytania. Macie jeszcze, zaraz wam powiem, 15 minut, więc jeszcze dużo czasu na pogadówkę. Nie wstydźcie się. Tak, pytajcie, co chcecie, nie? Pytajcie, co chcecie. Tak jak dekodonka. Co pijemy? No. Tak, przydałoby się jakieś wino, przydałoby się, no mówię. No, ja mam wino, ale nic nie chciało otwierać. Też w ogóle plotłabym głupoty. Ja mówię, mam wino, ale gdybym otworzyła, to bym plotła głupoty. Aj, tam dopiero by się atmosfera rozluźniła. No tak, ale co, jeszcze się denerwujesz, ja już się nie denerwuję. Nie, i w ogóle się jakoś tak nie denerwowałam, powiem ci. Denerwowałam się bardziej tym, czy zdąży mi mój syn zasnąć, bo wiedziałam, że to będzie przez Instagram robione, a ja nie lubię robić w ogóle przez telefon, jak mam tylko Wi-Fi. Na Wi-Fi nigdy nie można liczyć, nigdy nie robię właśnie takich, że tak powiem, przez Wi-Fi, no ostatnio zaczęłam, ale no na Instagramie się nie da się podłączyć do komputera jakoś tego, no nie, nie wiem. Nie, bo to się nie da. Magdalena Donat się pyta, masz, no, tata, uciekło mi, patrz, no. Masz niedużą pracownię, co robisz? By się dobrze zorganizować. No właśnie. No właśnie, powiem ci, że jak robiłam pracownię, bo tak naprawdę ja się zawsze śmiałam, że moja córka też się śmiała, że jestem jak w Narni, bo to był pokój mojej córki i zabrała mi, tak powiem, taki kawałek pokoju, przesunęłyśmy szafę od ściany i tam zmieściłam, na początku to było troszeczkę mniejsze, później mi pozwoliła jeszcze troszeczkę przesunąć, bo jak zaczęłam robić filmy, no to nie robiłabym filmów, bo to wcześniej było tak, że ja tu miałam okno, tu miałam blat i pierwsze filmy robiłam, że tutaj był komputer, tu miałam jakieś te kamery i wszystko i to było strasznie ciemno i wiedziałam, że muszę być przodem do okna i musiałam sobie zrobić, że tak powiem, taki jeszcze mały blat, żeby mieć z przodu kamerę, z tyłu jakieś tło i ja musiałabym po środku i tutaj musiałam robić, bo jeszcze kamera z góry, nie? Także musiałam sobie to tak zorganizować, żeby było dobrze. No i wszystko sama robiłam.
Całą pracownię, cały ten kącik, wszystko sama sobie, że tak powiem, rozrysowałam, sama sobie skręcałam półki. Jeszcze pamiętam, mój mąż był to, nie wierzył po prostu, że przyszłam, poszedł do pracy, wrócił i ja już miałam gotowe wszystko, ja sobie pojechałam do tego. Tak, ja miałam wszystko rozrysowane, wszystko poopisywane, pomierzone po prostu, blaty, nie blaty, tylko mój brat przyjechał, pomógł mi wiercić, że tak powiem, bo był potrzebny duży sprzęt, bo mamy betonowe ściany, sufity i wszystko, także tutaj dziury trzeba było wywiercić takie, żeby na te kołki to wszystko, żeby to trzymało, ten blat taki, jak kuchenne blaty są takie, bo ja mam na całej długości kuchenny blat, tutaj jeszcze mam z drugiej strony kawałek kuchennego blatu, pod blatem sobie zrobiłam z płyt, gdzie pojechałam, kupiłam płyty, kazałam panom dociąć takie i takie wymiary, przyjechałam do domu, poskręcałam, wszystko poustawiałam. I tak miało być. No i tak. Tak. No i tak. Tak. Tylko tyle, że mi brat właśnie pomógł wieszać te blaty i te dziury wiercić, nie? A tak wszystko robiłam sama, wszystkie półki robiłam sama i tak mówię, no ale powiem wam, że no już teraz czuję, że mam mało miejsca, już czuję, bo gdzie nie pójdę, są wszędzie prace i wszystko się przewraca i tutaj bym chciała jeszcze, wcześniej miałam tak zrobione, bo też jak robiłam sobie to pomieszczenie, tak, to ja wiedziałam, że mam taką dużą gilotynę, muszę ją tutaj postawić, żeby mieć pod ręką, mam jedną i drugą dużą drukarkę, to wiedziałam, że one też jakąś muszą stać, żebym ja mogła sobie drukować, bo drukuję, nie? Także no wszystko było tak zorganizowane w moich myślach. Mi tak się spodobało nagrywanie i gadanie tak, ale ja to lubię. No właśnie, z Anią też będę gadać w przyszłym tygodniu. Widziałam ostatnio mój pierwszy filmik i 2 dni biegunkę miałam. Dekodonka, no co ty? Nie przesadzaj. Dekodonka mistrz, tak. No, dekodonka to jest prosto mistrz. Mi tam się spodobało nagrywanie i oglądanie filmiku. No, ja lubię gadać. Czy chomikuje resztki kolekcji? Tak, chomikuje resztki kolekcji. Miałam nawet wszystkie jakieś ścinki. No powiem wam, że już teraz, jak mam coraz mniej miejsca, to staram się, ja w ogóle jestem teraz, staram się tak wykorzystywać papier, żeby jak najmniej tych ścinków zostawało, nie? Zawsze na warsztatach z dziewczynami wszystko jest po prostu wymierzone, one robią tak, jak ja robię, bo wiedzą, że jest ładnie, pięknie wymierzone, tak żeby nam za dużo tych ścinków, że tak powiem, niepotrzebnych nie zostawało, bo ja wolę, żeby mi został cały papier, gdzie sobie wykorzystają na inną kartkę, niż żeby porozkrajać wszystkie papiery i każdego po trochu, żeby zostawało, nie? No. Także u mnie też właśnie tak staram się przemyśleć wszystko i wykorzystywać każdy skrawek. Jednak gdzieś tam ta organizacja się kręci wokół sobie cały czas. Tu, bo wiem, że masz małe to biurko, prawda? Tak. No. Tam jest malutko miejsce. Malutko miejsce jest. Magda się do mnie śmieje, przyjeżdża do mnie, Magda właśnie się śmieje, mówi, Boże, ona musi wejść tutaj i live'a zrobić, jak ja mam mało miejsca i ile rzeczy robię, bo wiesz, niektórzy mają gigantyczne pracownie i mówią, że albo to im to nie pasuje, to nie pasuje, to nie pasuje. A ja tak naprawdę mam, nie wiem, no 2,5 metra ma pokój na długość i tu będę miała gdzieś z 2 metry może. Tak, szerokości. No i to jest moja cała pracownia. I wiesz, z przodu mam okno, na środku mam biurko, z tyłu mam. Ale dokładnie, bo tak to miała wymierzyć tą swoją pracownię. Jakie ona ma, że tak powiem, wymiary? No to ci mówię. 2 metry? No 2,5. Nie wiem, ile pokoje z reguły mają takie, wiecie, podłużne pokoje. One, nie wiem, Madzia mówi, się śmieje. 2 metry kwadratowe. No widzisz, mówi ci Madzia, 2 metry kwadratowe. Ja nie wiem, jak ona się tam mieści, no. Jesteś, widzę, kurde. Super. Myślałam, że Madzi nie ma. Ja też myślałam, że Madzi nie ma, ale jest, może dołączyła. Ja mam prawie 30 metrów i wiecznie brak miejsca. No właśnie, Magda przyjeżdża zawsze i mówi, Boże,
tak mało masz miejsca, kurde, a tyle robisz, a niektórzy mają właśnie po 30 metrów wiecznie mało miejsca i narzekają i w ogóle, nie? No, dokładnie. Ale mi się wydaje, że im nie ma miejsca, to można sobie to lepiej zorganizować. Jak myślisz? No, powiem szczerze, że ja bym wolała mieć więcej miejsca, nie? Ja bym chciała... sobie zorganizowała, jakbym miała dużo miejsca. Już jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, nie? A też wyznaję taką zasadę, że trzeba działać z tym, co się ma. I ja tak zawsze robiłam. I zawsze robiłam i naprawdę kamery kupiłam sobie i sprzęt jakiś tam oświetleniowy czy coś. Dopiero jak zaczęłam już robić live'y, już ileś ich tam zrobiłam, wiedziałam, że to jest fajne, że to jest dla mnie i chciałam polepszać. I tak po prostu sobie polepszam, nie? I naprawdę niedużym kosztem można sobie naprawdę fajnie wszystko zorganizować, nie? Jak ninja. Okej. No, ja mam swoją Narnię za szafą, ale nie ukrywam, że no, już odczuwam to, że jest mało, nie? Najgorsze jest tworzenie albumu, bo przy tworzeniu albumu jest, no, jest masakryczny bałagan, mam wszystko, po prostu wszędzie, nic nie mogę znaleźć i wszystko jest zasypane i miałam raz taką sytuację, że musiałam przerwać, zrobić album, musiałam spakować wszystko to, wyjąć inne rzeczy, żeby zrobić jakiś tam inny projekt. To był kosmos w mojej głowie po prostu. Ale dajesz sobie radę. Czyli chciałam, tak, no oczywiście, prawda? No oczywiście, pewnie, że tak, nie? Pewnie, że tak. Dobra, dziewczyny, zadawajcie pytania, proszę. Krolinka czeka na wasze pytania. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, proszę, teraz jest okazja. No Madzi 30 metrów, kurde, zazdroszczę. Maggie Crafts tak samo piękną pracownię ma już, właśnie napatrzyłam się na jej meble z Ikei, jakie sobie pokupowała, to już pytałam, ile zapłaciła i też już mnie korci, nie? Już mnie korci, żeby sobie z tyłu taką ściankę właśnie zrobić chociaż z Ikei, bo tak naprawdę to nie uwierzycie, naprawdę nie uwierzycie, ale ja mam wszystko DIY, się śmieję zawsze, nie? Bo u mnie na blacie na przykład stoi, nie stoi jakaś szafka, tylko stoi moje stare biurko, które miałam wcześniej w kuchni. Ja je pomalowałam na biało, poprzykręcałam sobie jakąś tam półeczkę na odpowiedniej wysokości i sobie tak korzystam. I mam przestrzeń taką, żeby to mnie było wygodnie, nie? Ale no nie ukrywam, że taki właśnie mebelek z Ikei by mi się przydał. Następny projekt, co planujesz? Chodzi o warsztat. No tak naprawdę właśnie już zła jestem na siebie, bo w tym tygodniu powinnam wypuszczać warsztat, powinnam mieć live'a w tym tygodniu na żywo i nie wyjdzie. W ogóle myślałam, że w tym tygodniu już wyślę wszystkie kity i będę miała spakowane. Też nie wyszło, ale mam chyba ze 4 projekty w głowie. Nie wiem, od czego zacząć. Na pewno mam już skrzyneczkę z taki kuferek, ze sklejki i chciałabym zrobić właśnie jakiś taki projekt chyba ślubny z jakimś albumem takim, nie wiem, może w kształcie tagów albo jakiś taki nietypowy album mini do tego kuferka. Mam już pomysł na prace halloweenowe. Nie wiem właśnie, bo to jest wszystko takie, wiecie, ja to mam w głowie, ja muszę usiąść, ja sobie muszę pozbierać wszystkie materiały, bo tak, tutaj mi dopiero coś przyszło, tutaj już mam, tu mam jedne rzeczy, a myślę, jakie papiery do tego dobrać. Przez to się pytam. No właśnie i tak, mam ślubny projekt, mam halloweenowy projekt, mam zimowy projekt i mam w projektach, mam, że tak powiem, w głowie mam kuferek z albumem, mam boksa i mam kartkę w pudełku i jeszcze inny album, nie? I to jest po prostu, sama się bije z myślami, co począć i w ogóle dzisiaj jeszcze zobaczyłam, bo tak, mam piękne tekturki z Alicji w Krainie Czarów ze Skrapińca. Do tego dzisiaj wyczaiłam foremkę ze stamperii z Alicji z Krainy Czarów i miałam zrobić boksa z Alicją w Krainie Czarów, ale już jak mam foremkę, to już nie wiem, czy zaraz nie stworzę albumu z Alicją w Krainie Czarów, bo jest tyle dodatków, że mogę zrobić z tego album, nie? No to tak. Chcę już odpocząć po odpoczynku, jak większość.
O matko, ale pomysłów. Mogę się do tego odnieść, jeżeli chodzi o mój ostatni urlop, tak, byłam na urlopie 12 dni i powiem wam, że dopiero wczoraj doszłam do siebie, wróciliśmy w niedzielę, to był bardzo intensywny, bo spałam 3 godziny przed wylotem, w ogóle cały pobyt był intensywny, ale naprawdę musiałam odpocząć po odpoczynku, że tak powiem, no, dochodziłam do siebie naprawdę. Poniedziałek i wtorek to był ogromny ból głowy w ogóle, nic nie mogłam się zebrać, nic kompletnie, naprawdę. I to właśnie przez to, że tak się nie mogłam zebrać, było, mam takie opóźnienie w tych wysyłkach i tym wszystkim, nie? Ale musisz się wiem, i zacząć jak burza. Mówię, musisz tak się wziąć i zacząć od września jak burza. I z nowymi projektami. Wiesz co, ja nie mam, że muszę wziąć i od września. Ja wiem, że już muszę. Już wczoraj musiałam, już wczoraj działam i dzisiaj działam i wszystko jest na pełnych obrotach. Także, także no działam, bo ja wiem, że mam rzeczy do zrobienia. W przyszłym tygodniu mam warsztat. Jeszcze muszę zobaczyć, bo chyba w piątek mamy warsztat. Także ja w przyszłym tygodniu też będę chciała stworzyć warsztat następny, bo ja już w tym tygodniu miałam założenie wypuścić warsztat i zrobić live'a. I nie wiem właśnie, czy w przyszłym tygodniu tego nie zrobię, bo jak nie zrobię tego w przyszłym tygodniu, to mam warsztat i później znowu mi się opóźni o tydzień, to już jest 2 tygodnie, a tak naprawdę z 2 tygodni robi się 3 tygodnie, gdzie ja się z tego utrzymuję. Ja muszę zrobić jakiś warsztat, żeby mieć jakieś pieniądze w ogóle z tego, nie? Także to nie ma tak, że sobie odpuszczę i nic nie zrobię, bo no mówię, no muszę, bo... Z tego żyję, nie? Także no nie można sobie tak odpuszczać. No tak, jak wiem, że mam jakieś założenia, także muszę to zrobić, nie? Pomysłów no tak. Pomysłów Batka mam mnóstwo i właśnie to też jest najgorsze, nie? Że co zrobić? Co A zapisujesz sobie po pomysły? Czy nie? Jak na przykład masz jakiś pomysł, czy zapisujesz go od razu, czy raczej nie? Wiesz co, bardzo często nie zapisuję i bardzo... Bardzo często później żałuję, że nie zapisałam, ale to nawet nie chodzi o pomysły takie skrapowe, bardziej biznesowe. Mam tak właśnie, że no chyba powinnam z notesem chodzić, nie? Ale jeżeli chodzi o skrapowe pomysły, to nie ma tak, że coś myślałam, że coś zrobię, bo ja też nie wybiegam bardzo do przodu z pomysłami swoimi. W ogóle dla mnie problemem jest, powiem ci, to znaczy problemem, nie jest to problem, ale nie lubię tworzyć pracy, która na przykład gdzieś tam w DT zostanie pokazana dopiero za miesiąc czy półtorej, nie? No jakoś tak nie wiem, bo jak ja coś robię, to ja już mam ochotę to pokazać w ogóle i pochwalić i ten, a tak kurde, no zrobiłam, trochę mogę pokazać, później nie, i tak siedzę i czekam, i później już zapominam i w ogóle już nie ma tej ekscytacji tym projektem i w ogóle już tak to wszystko gaśnie, nie? A tak jak się robi na bieżąco, to się robi na bieżąco, to jest fajnie i w ogóle super. I to z tym mam największy problem, nie? Żeby zrobić coś za miesiąc. to dla mnie jest... Najlepiej, że właśnie robię tutaj, no 2, 3, 4 dni i jest okej, mogę pokazać, to super, nie? No ale... dobra. Przepraszam, że tak, musimy kończyć już? Już jest czas. Nie chcę, żeby mnie wyłączyło, tak jak z Olgą. Okay. Taki przypadek. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze raz kiedyś będziemy miały okazję pogadać. Pewnie. Bardzo dziękuję wszystkim za to, że byliście z nami. Dziękuję za Wasze pytania, oczywiście dla Karolinki. No i co? Bardzo dziękuję jeszcze raz. Tak, ja też Wam dziękuję bardzo, dziewczyny. Było super w ogóle czytać Wasze pytania i bardzo się cieszę, że poświęciłyście swój czas dla nas tutaj, żeby nas posłuchać. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Ci, Karolinka, za zaproszenie do tego wywiadu i trzymaj się. No, dziękuję. No cześć, hej. Pa, pa. No hej, pa.